Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Trzebieszowice u kolegów Macieja i Arka Podyma. Koledzy lotują w oddziale tutaj w Trzebieszowicach, gdzie kiedyś już byliśmy, u kolegi Durkowiaka. Tutaj zobaczmy, ja tutaj tak pokażę na przestrzał. O, dosłownie tam w tej okolicy, naprzeciwko, praktycznie vis-a-vis, lotuje kolega Durkowiak, u którego gościliśmy, a dzisiaj odwiedzając polskie hodowle, jesteśmy tutaj właśnie u kolegów Podyma. Koledzy wprawdzie tutaj teraz są razem, ale tak naprawdę kolega Maciej też ma swoją hodowlę w Gorzowie. Gorzowie. Tak? Ale w oddziale jakim też Gorzów? Nie, Koszyn Wielkopolski. Tak. Natomiast tutaj na miejscu mieszka kolega Arek. Tutaj o sukcesach, o oddziale, ilu hodowców liczy, bo oddział to jest tutaj Bystrzyca Kłodzka. Trzebieszowice podchodzą. Kiedyś tu był inny oddział, tu był jeszcze chyba oddział numerze 331, ale to już tam chyba nawet Bogdan Durkowiak nam na filmie opowiadał o tym. Natomiast dzisiaj tutaj o tym oddziale Bystrzyca Kłodzka, o swojej hodowli, o początkach tej hodowli, no po prostu wszystko, co jest związane tutaj ze sportem gołębiarskim w tej rodzinie, powiedzą nam koledzy. Który zacznie? Może Arek. Może Arek. To poprosimy kolegę Arka. Proszę bardzo. Serdecznie witam wszystkich hodowców. Lotujemy, tak jak kolega Krzysiek powiedział, w oddziale 0440 Bystrzyca Kłodzka. Przygodę zaczynamy od roku 2010. Wcześniej jako młodzi chłopcy oczywiście interesowaliśmy się gołębiami. Jakieś tam początki w wieku nastu lat mieliśmy. Później nastąpiła długa przerwa. No i od 2010 roku wracamy do tego sportu. W roku 2010 powstaje ten gołębnik. Tu zobaczmy, tak od prawej strony, od lewej, przepraszam, do prawej go obejmę. Tutaj wolierkę mamy i to jest jedyny gołębnik, który tu macie? To jest jedyny gołębnik. Jeszcze jest plan taki, żeby postawić obok gołębnik rozpłodowy. Ja tylko przerwę, może tutaj kolega te plany mówi, ale to by zrobił to bez konsultacji z żoną i tak raczej, żeby chyba nie widziała, bo zobaczmy, tutaj kolega mi przed chwilą pokazywał okno. Zobaczmy, okno jest zasłonięte, bo właśnie żona chyba nie lubi sportu gołębiarskiego, bo mówiła, że od jak 3 lata temu zasłoniła, to nie chce nawet słuchać gruchania, tak? I co teraz zrobicie, jak nowy gołębnik dostawicie? Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie żony przed faktem dokonanym. Zmiana żony. Nasze żony kochają gołębie. Rozumiem. Tak inaczej. Po prostu się z nami droczą. Kochają inaczej. Droczą. Tak. Dobrze, to wróćmy wtedy do tych gołębi. Czyli tak, jest plan jeszcze postawienia gołębnika tutaj obok. Tutaj obok. No i to by było wszystko. Teraz ile macie tu gołębi w ogóle w tym gołębniku? Tutaj gołębi lotowych na dzień dzisiejszy jest około 70 sztuk. A rozpłodowych? Gołębiami rozpłodowymi zajmuje się Maciek. Podzieliliśmy sobie tak naszą hodowlę, że Maciek będzie zajmował się hodowlą i lotami gołębi młodych. Natomiast tutaj na Dolnym Śląsku główny nacisk będziemy kłaść na gołębie dorosłe, czyli będziemy lotować gołębiami. Dorosłymi to się chyba bardziej ty zajmujesz, tak? Tak. Czy na weekend kuzyn też przyjeżdża tutaj kiedyś? Nie. Za duża dzieli nas odległość, także gołębiami dorosłymi będę zajmował się ja. Teraz o tych sukcesach powiedzmy, które macie, bo lotujecie stosunkowo od niedawna, jesteście członkami związku, a już sukcesy macie na swoim koncie. To pochwalmy się nimi trochę może przed kolegami. Sukcesy, no to może to jeszcze za dużo powiedziane, ale już gdzieś zaznaczyliśmy swój udział. To może tak pokrótce powiem, że w 2010 roku zaczynamy starty gołębiami młodymi i zdobywamy w oddziele pierwszego przodownika, czyli czwarte miejsce. W następnym roku to już jest miejsce na podium gołębiami młodymi, bodajże drugie. Gołębiami dorosłymi, mając do dyspozycji praktycznie same gołębie roczne, zajmujemy piąte miejsce w oddziele. W tym roku jesteśmy już na pudle za kolegą Durkowiakiem. No i w tym roku również mamy bardzo fajne wyniki w okręgu, bo w kategorii A, D, GMP w kategorii gołębi rocznych. Jesteśmy w czołówce, w ścisłej czołówce w okolicach miejsca piątego. Mamy też drugiego lotnika okręgu, trzecią lotniczkę okręgu.
Nasza drużyna gołębi dorosłych, czyli 10 gołębi, zrobiło 106 konkursów. Wysłaliśmy zestawienie do hodowcy. Może jeszcze, co jeszcze? Według czasopisma poradnik hodowcy, mamy trzecią wydolność lotową w Polsce. To jest w granicach 60%. No i to tyle. Jeszcze teraz o tych sukcesach mówiąc, powiedzmy teraz w oddziale, ilu hodowców macie tutaj? W oddziale naszym jest około 70 hodowców, no może 80. Z roku na rok jest ich coraz mniej. Tutaj poza kolegą Durkowiakiem, z kim pan przychodzi tak wam jeszcze rywalizować? Takie nazwiska, które tutaj są znani hodowców. To są hodowcy tacy jak Artur Pawlik, Dawid Wasylków, Grzesiek Koźbiał. Jest taki młody hodowca, który zbliża się do czołówki, nasz sąsiad, nasz kolega Sebastian Krysiński. Także to są tacy... Czy o kimś zapomniałem? To jest taka czołówka oddziału. To jest taka czołówka. Jeżeli chodzi o oddział Bystrzyca Kocka, tak. I tutaj Trzebieszowice, tutaj widzę z tego, co już doliczyłem się, to was już jest trzech, czyli na wieś to jest dość dużo tak takich jest. Aktywnie lotujących. No, tam, gdzie ja mieszkam, nie ma ani jednego lotującego praktycznie. No tu niestety widzimy gołębie Bogdana Durkowiaka, jak wracają z lotów. Tego hodowcę jeszcze nie udało nam się wyprzedzić. To jest taki nasz największy konkurent. No generalnie, ale będziemy pracować nad tym. Rozumiem. Tutaj teraz rozmawialiśmy o tych sukcesach, które odnosicie w oddziale 0440 Bystrzyca Kłodzka, natomiast Maciek lotuje w Gorzowie, tam gdzie powiedział, tak, tak. W Kostrzyniu. To jakie tam ty sukcesy odnosisz? Ja może uzupełnię. Ogólnie odnośnie całej wypowiedzi kuzyna. Nasza hodowla zaczęła się od 2010 roku. Zajmujemy się tą hodowlą wspólnie. Oparta jest na takich kanonach sportu bardziej, bo jestem po AWF-ie. Mamy podejście sportowe do gołębi. Dlatego tak. Komu traktujecie tak w pełni jak zawodników? Tak, dokładnie. Chodzi o wynik sportowy. Jest tam miłość do gołębi, ale no, gołąb musi zasuwać, bo inaczej nie ma miejsca u nas w gołębniku. No te w 3 lata pokazujemy się fajnie. W 2012, tak? Otwieram hodowlę w Gorzowie. Gołębie były szybciej niż budował się dom. Jeździłem do nich, żona mówiła, że jestem wariatem. No ale jestem wariatem, przyznaję się do tego. Tam domu nie miałeś, to gdzie nocowałeś? Nie, no w Gorzowie, ale budowałem się w Kwiatkowicach. Tam gołębie były już wcześniej. No niestety troszeczkę taki był wariacki sezon. Koledzy byli wyrozumiali. Do 4. lotu byłem chyba nawet 4. Ostatni lot trochę słabiej poleciałem. No ale i tak byli łaskawi. 7. miejsce zająłem tam. W 2012? 13. Już tak, w tym roku. No ale ogólnie to była mała liczba gołębi. Trochę podejście nie było mało profesjonalne, ponieważ no... 2 dni przed pierwszym lotem gołębie dostały wentylację, okno dachowe, to nie jest taka wentylacja jak tutaj. Także było wszystko na wariackich papierach trochę robione, ale ogólnie gołębie pokazały swoją wartość, ponieważ najlepsze gołębie przeniesione do mnie pokazały się również na gorzowskich terenach. Także. Teraz, kiedy poznaliśmy już tutaj sukcesy kolegi Maćka, kolegów Maćka i Jarka, wypada zapytać te gołębie, jakie posiadają, z czego one się wywodzą, jak po prostu wchodzili w ich posiadanie, czy to były jakieś może łapane z lotów, czy też może kupili normalne, a to oni nam po tym wszystkim powiedzą. Proszę bardzo. To może Maciek opowie, bo on tym wszystkim się zajmował, on to pilotował. Także. Powiem tak, młodym hodowcom, zaczęliśmy kiedyś jako młodzi ludzie od gołębi, tak zwanych przybłęd, od trzeciego garnituru, od jakichś tam kolegów braliśmy te gołębie. To nie zdało egzaminu. Bogdan po prostu no, robił nam masakrę z głowy, ponieważ on miał 50, my mieliśmy 2. No i to tak kiedyś było. Potem jak podeszliśmy do tego profesjonalnie, a więc od roku 2010 postawiliśmy na taki materiał, który się wyróżnia w Polsce. Odwiedziliśmy hodowlę takim impulsem. To było odwiedzenie hodowli Łepuch braci Irka i Krzyśka. Łęknicy, tak. Tam nabywamy pierwsze gołębie. One są podstawą gołębnika do tej pory u nas. Te gołębie się sprawdziły. Z każdego gołębia coś jest. Naprawdę bardzo fajne gołąbki. Co dalej? Tam Krzysiek
dużo nam popowiadał z Irkiem odnośnie wentylacji, odnośnie motywacji przez gniazdowanie. Dużo takich cennych wskazówek. Postawiłem na to, żeby odwiedzać hodowle takie no, topowe w Polsce, więc zakupywaliśmy tutaj dwa ptaszki, tutaj jednego, na przykład od Dominika Palarskiego. Ja uważam, że Dominik jest jednym z najlepszych specjalistów odnośnie profilaktyki zdrowotnej, odnośnie przygotowania gołębi. Zawsze dzwoniłem, jak był jakiś problem, zawsze podpowiadał. Taki naprawdę bardzo dobry kolega. Nabywamy gołębie również od pana Ryśka Pawłowskiego z Dzierżaniowa po linii olimpijczyka. Te gołębie również sprawdzają nam się w hodowli jako domieszka takiej krwi szybkiej. Szczęk w dziesiątkę są gołębie od Ździszka Lademana, pozytywna jednostka. Te gołębie pokazują nam się, stanowią trzon naszego gołębnika obecnie. Kolejne hodowle, no to na przykład hodowla Leszka Pielesiaka, tam nabywamy córkę Amana. Ta krew tej córki jest w naszych gołębiach. Co tam zapomniałem? Ostatnie nabytki to jest kolega Pałka, kolega Meckaniak. Postawiliśmy na ptaki szybkie. Też mamy wszczep tej krwi. No i ostatni, znaczy my już kończymy z nabywaniem gołębi. Chcemy lotować, postawić na swoje lotniki, na imbretyzowanie tych lotników z gołębiami, które nabyliśmy wcześniej. No i ostatnim takim nabytkiem, który tutaj do nas trafił, to są to gołębie podarowane przez Krzysztofa Kusia. Tu jest taka zażyłość koleżeńska. Krzysiek dał nam po prostu śmietanę ze swojego gołębnika rozpłodowego. No i po prostu, no my kiedyś pomogliśmy mu zrobić wentylację. No z tej śmietany to masło musicie wtedy zrobić. Z tej śmietany to masło. Naprawdę można robić dużo masła, bo tam jest linia olimpijczyka, jednego i drugiego, ciemnego, 772, gołębie ze słynnej pary Ebelewicza złotej, także fantastyczne gołębie dał nam Krzysiek i tutaj bardzo mu dziękujemy za to i myślę, że to się sprawdzi. Zapomniałem o czołowym hodowcu, który dał nam również śmietanę, to jest Artur Pawlik. Nabyłem u niego 12 gołąbków, dorzuciłem od was, 13. Z oddziału. Tak. Z naszego oddziału. Tak, tak. To co mówiliście, hodowca, którym też dokładnie. Rywalizujecie teraz już. Tak, dokładnie, ale te gołębie już mi się też pokazały na, w Gorzałowie, na ziemi lubuskiej. Artura połączone z naszymi gołębiami, one zrobiły dobry wynik sportowy, także pokazywały się już czołowo w oddziale. Z tego co tutaj mówisz, to nie słyszę, żebyście w ogóle byli zainteresowani gołębiami jakimiś zachodnimi bezpośrednio tam kupowanymi, czy takimi gdzieś tutaj na aukcjach, czy gdzieś. Postawiliśmy na gołębie rodzime. W tej chwili na naszym rynku dostępne są bardzo dobre gołębie. Także wydaje nam się, że nie trzeba jechać gdzieś daleko za granicę. Można... Jak ktoś tutaj popracował po prostu nad gołębiami, starczy tylko skorzystać z jego doświadczeń. Dokładnie. To się wam sprawdza, tak jak widzimy tutaj właśnie po wynikach. Dokładnie. Rozumiem. Także w tym roku no, Bogdan... wygrał, ale w następnym postawimy... To taka pogróżka. Trudne dobrze, karty do rozdania. Dobrze, także. Jak będziemy za chwilę u Bogdana, też, bo kiedy skończymy wizytę tutaj u kolegów, to wypada podejść też do kolegi Bogusia Drukowiaka, zobaczyć jak u niego to poszło, ale tutaj już to przyjmujemy jako takie wyzwanie, rzucenie tak rękawicy. My ale jak... w pozytywnym tym... Pozytywnie, oczywiście, jak co roku. My jak co roku, kto ma lepiej przygotowane gołębie, niech wygrywa, niech wygra najlepszy. Mamy podejście typowo sportowe, chcemy wygrywać, no i chcemy zdobywać pierwsze konkursy i na tym poziomie działa nasza hodowla i tak w tym kierunku chcemy iść. Dobrze, tutaj sobie też jeszcze za chwilkę przejdziemy do gołębników, pooglądamy. To popatrzmy jeszcze tylko tutaj na tę wolierkę, którą mają. Zobaczmy, teraz akurat mamy piękną pogodę, te gołębie tutaj sobie siedzą. To są lotniki wasze, tak? Tak, tutaj jest gołębnik na gołębie młode. W tym roku dostawiona wolierka. Środkowy gołębnik, tutaj siedzą wdowce. I tamten ostatni. I tutaj ten jeden wlot tylko macie, tak? Tylko jeden wlot. Jaki system używacie tutaj do lotowania? To jest system Bricon. Mhm. Ja tutaj i Maciek na Dolnym Śląsku. Bardzo dobry system. Tak, rozumiem. Co, wejdziemy sobie teraz do gołębnika, pokażemy kolegom tutaj te gołębie. No i wchodzimy do wnętrza tutaj gołębnika. Tutaj jak rozmawialiśmy wcześniej, to Maciek z Arkiem mówili mi, że oni jak jeżdżą po hodowlach, to trzeba właśnie, jak ktoś się zaprosił, trzeba uważać, bo bardzo dobrze patrzą, rejestrują, co się tutaj znajduje u kogo i wtedy tutaj te rozwiązania przenoszą tutaj ze swojej hodowli. Zobaczmy tutaj, między innymi mają taki ruszt. Ruszt jest na wysokości około 20 cm od podłoża. Tak, tam jest pełna podłoga.
Tak, jest pełna. A słoma jest dlaczego? Bo powpadała sobie tak? Czy nie, słoma, dorzucacie? Słomę rzucamy właśnie w okresie takim późno-jesiennym i wczesną wiosną. Ta słoma zapobiega wilgoci na gołębniku. Ona jest wymieniana, ale pomaga nam w utrzymaniu zdrowia ptaków i to jest taki nasz dodatek do tego ruszku. Tutaj zobaczmy jeszcze na bazie tego, co mówiłem. Koledzy tutaj właśnie każde rozwiązanie tutaj adaptują. Tu mamy, widzę, roletę taką zasłonianą, tak? Tak, to zobaczmy. Mamy, jak są wdowce za bardzo pobudzone, przyciemniamy, gołębie się uspokajają. Rozumiem. Tutaj widzimy, boazeria jest u góry w korytarzu, natomiast tutaj już w poszczególnych boksach są, jest siatka. Tutaj widzimy, mają te cele lęgowe. Tutaj jest chyba 32 cele, tak? Się dogliczyłem? 32 cele. Zobaczmy aluminiowe karmiki, one są teraz puste. Teraz dokarmiacie jak mocno? Jak tak staracie się? Teraz karmimy, no oczywiście teraz jest bardzo ważny czas na każdym gołębniku, czyli gołębie wymieniają upierzenie. Karma musi być bardzo dobra, zróżnicowana. Także kto prześpi ten okres, niestety nie będzie liczył się później. Nie będzie się liczył później. Także to jest bardzo ważne w tej chwili. Tutaj zobaczmy jeszcze, koledzy też w gołębniku mają oczywiście też przyrząd do pomiaru, widzę wilgotności, temperatury. Tak, zwracamy uwagę. Po prostu cały czas jeszcze się uczymy. Obserwujemy, w jakich warunkach, jak gołębie się zachowują. Inaczej karmimy też, jeżeli są spadki temperatury, jeżeli są... Czy ilością regulujecie, czy jakością karmy? Ilością, jakością, to zależy. Naprawdę to jest podejście indywidualne. To trudno powiedzieć komuś, bo powiemy, że nie wiem, jak jest zimniej, dajemy lepiej jeść. To trzeba do wszystkiego dojść samemu. Można jakością, można ilością karmy, ale no my głównie stawiamy na jakość. Tak, karma u nas jest bardzo dobra, ale też ilość dostosowujemy do warunków, które będą panować. Czy przed lotem, czy na przykład teraz. Wiadomo, że ptaki pobierają teraz więcej karmy. Jeżeli prześpimy ten okres, no to... Stracimy no to... później, będzie to upierzenie gorsze. Dokładnie, dokładnie. Tutaj jest boks, tutaj macie, z tego gołębnika lotujecie, tak? Z tego gołębnika lotujemy, tutaj siedzą samczyki. Tutaj wcześniej właśnie chciałem przejść, tutaj zobaczyć. O, tutaj widzimy dwa samiczki same tu macie teraz, tutaj tak? Będą, w tej młode, chwili to są młode. Gołębie młode, ale w sezonie siedzą tutaj wdowy. O, widzimy, tak wygląda boks na wdowy. Tu już nic nie, to on tak wygląda rzeczywiście jak jest, tutaj nic nie zmieniacie. Nic nie zmieniamy. Tutaj widzę, macie jakieś dwa takie te, cele. Takie, tu po prostu siedzą, przymykam samice, te, które chcą się łączyć, bo w sezonie są ze dwie, trzy takie samiczki, które bardzo chcą się łączyć, wtedy one są przymykane. Reszta siedzi na siodełkach. No nie i mamy generalnie żadnych cel dla samic, bo nie sprawdza się, te cele się nie sprawdziły u nas, siodełka są o wiele lepsze. I tutaj nie ma takich historii, że te nam samice się łączą ze sobą. Są takie dwie, trzy, ale zostały ze względu na to, że bardzo dobrze lecą i dlatego jeszcze mają taryfę ulgową, ale za rok, dwa może się to zmienić. No a młode to są późne, młode, zamówione przez kolegę, już wszystkie do sprzedaży, pociągnięte, ostatni ląk, to kolega. Także nie będziemy się nimi chwilowo zajmować, a przejdziemy sobie tutaj do tych gołębi lotowych. Tutaj na pewno koledzy będą chcieli nam jakieś gołębie pokazać. To takie może gospodarz tej hodowli niech zaprezentuje. Panie gospodarzu, lotniki. Którego lotnika tutaj byśmy tak chcieli kolegom pokazać? Oczywiście to jest nasz... Ja tylko przepraszam, przerwę, jeszcze zobaczmy. Tak. Nie dopatrzyłem się żadnego gołębia płowego, czerwonego, czarnego. Widzę, tylko są same nakrapiane, niebieskie, tak. I niektóre pstre. To też jakąś selekcję robicie pod kątem koloru, nie? Nie, pod kątem koloru nie. Po prostu mamy takie gołębie w rozpłodzie, no Innych nie macie, widzę tu. Na dzień dzisiejszy nie mamy jakiegoś... Pojedyncze sztuki tam gdzieś są, na przykład tam jakiś jest płowy czy czerwony u nas w rozpłodzie w Gorzowie. Generalnie nie zwracamy uwagi na barwę gołębia. To pokażmy teraz jakiegoś gołębia może, takiego, którego chciałbyś pokazać nam. Gołąbek, który do tej pory najbardziej zasłużył się na tym gołębniku. Niebieski białolotek, samczyk. Tak, to jest gołąbek wyhodowany. O jakim numerze, pokażmy jeszcze, ma numer. Z GOM po numerze PL0440 10 roku i numerze końcowym 48 to jest gołąbek wychowany z oryginała od kolegów Krzysiek i Irek Łepuch.
Przy Dorocie musimy wspomnieć. No, Dorota to jest bardzo ważny element właśnie tej hodowli. Ten gołąbek w tym roku w 13 lotach zrobił 13 konkursów, ponieważ w naszym oddziale jeden lot nie doszedł do skutku, czyli leciał bez pudła. Gołąb ten jest drugim lotnikiem okręgu. W tamtym roku tych konkursów zrobił 12, także... Sprawdza się. A od Krzyśka Łepuch to po jakich gołębiach był? Z linii Mulemans jest... i Marcel Albrecht. Tak. Aha, z linii Marcela Albrechta. Zobaczmy, jeszcze raz kolega nam pokaże, widzimy. Gołąbek ten, co ciekawe, ma drugi konkurs z lotu ze 140 km. Ma trzeci konkurs w oddziale z maratonu i również czołowy konkurs z 360, czyli potrafi usiąść czołowo na każdym dystansie. Czyli taki all-around można powiedzieć. Dokładnie, bardzo fajny gołąbek. Jakie tam jeszcze masz gołębie takie, które się wyróżniają tutaj? Również gołąbek z linii przepraszam, olimpijskie powiedzmy, tak jest. O numerze końcowym 311, czyli 451, 311. Tak jest, to jest też gołąb wychowany po gołębiach od wspomnianych wcześniej Krzyśka i Irka. Gołąbek w tym roku zrobił 11 konkursów, ale ma dosyć dobrą kategorię A z roku, coś tam w granicach 40 koeficjent. Z tym, że 4 loty miał bardzo fajne. Jest chyba, nie? No jest taki spory gołąb, ale jest... To jest czysty Łepuch, tak? Tak jest. Od strony matki, od strony ojca? Od strony ojca to jest Łepuch, od strony matki tutaj jest gołąb od kolegi Artura Pawlika, kupiony z gołębia od Herbotsa z linii El Toro. Bardzo fajny gołąb Artura, też dodany jest do tego. Jego siostra Gniazdka, zaraz ją zobaczymy, w tym roku zrobiła 13 konkursów, jest trzecią lotniczką okręgu. Jego siostra z Gniazda. Jego siostra z Gniazda. A taka anegdota do tego jest, bo Arek miski dostawiał, no i szukał miski jednej. Okazało się, że dzieci zrobiły taki obraz kubistyczny na misce, pomalowały ją i te właśnie gniazdki są... Zabrałem im tą miskę. Pomalowanej miski, także będziemy dawać do malowania więcej misek może... Aha, bo ta się to przyniosło szczęście. Tak, tak, cała także para leci. Dzieci w zimie będą malować miski. Miski gipsowe. Tak. No zobaczmy. Popatrzmy jeszcze tutaj przez ten wlot, jak tutaj gołębie mają widok piękny na góry, bo tu jesteśmy w kotlinie kłodzkiej. Dobrze. Coś jeszcze z tych gołębi pokażemy, czy przejdziemy dalej? To są gołębie, które... Większość jest gołębi, które mają 7-8-10 konkursów, nie? Także... Czyli do każdego można by było praktycznie coś o nim powiedzieć ciekawego. Znaczy, no w tym roku generalnie bardzo fajnie te gołąbki siadały. Większość tych gołębi starszych ma dwucyfrową liczbę konkursów. No ale... brakuje jeszcze tych konkursów. Coś na Durkowiaka trzeba wymyślić. Szybkościowych, tak. Bo tak widzę, tak się boisz, a coś tam na Bogdana wam brakuje. No szybkości na Bogdana szybkości, brakuje. Dobra. Zobaczymy, a bo teraz jak będziemy Bogdana kręcić, to zobaczymy, jakie Boguś te szykuje niespodzianki. Dobrze. Tutaj tych gołębi rozmawialiśmy, macie wszystkich razem ile do lotu? W granicach 70. 70 sztuk. Przechodzimy dalej. Tutaj macie, widzę, szerszy ruszt już, o. Tu w korytarzu był węższy, tutaj szerszy ruszt macie. Jest trochę inny. Inny. Nie tam, nie, to nie jest celowy zabieg, tylko tak akurat się złożyło. Dokładnie, tak się złożyło. Rozumiem. Nie, bo już się dopatruję, czy może w każdym jakimś takim elemencie jest, przepraszam bardzo, jakiś tam cel. O, zobaczmy. Może tą lotniczkę, Arku, pokaż. O. Złapiemy tą siostrę. Tu karmik wisi sobie, tak? Ale tutaj nie nasypujecie karmu do tego? Nasypujemy, ale... Tak w pionie? Tak w pionie? Ale... Nie, zdejmujecie. Ale po karmieniu odwieszamy. Odwieszamy. Tu jest wcześniej wspomniana... Może tak staniemy, żeby odwrotnie. O, tak. Widać. Też olimpijka. Tak, i to jest właśnie 311. Tamta była, a to jest 312. Siostra Gniazdka. Czyli 451, 312. Ona w tym roku zrobiła 13 konkursów, też leciała bez pudła. Tego gołębia, co przed chwilą oglądaliśmy. Tak jest, jest trzecią lotniczką okręgu. Pokażmy skrzydło może tego gołębia też. Te gołębie są w trakcie pierzenia. Tak, wiadomo, ale... O, zobaczmy.
zostało jeszcze dwa pióra do wyboru. Tutaj widzimy rolę gospodarza pełni właśnie Arek. Maciek nawet nie dotyka. Czy znasz tego łodzika? Znam dobrze. Przyjeżdżasz sobie co jakiś czas pomacać tutaj, tak? Tak, Arek bardziej zna lotniki, ja bardziej znam rozwód. Tu jakiego masz gołębia teraz? Tu jest gołąbek roczny wychowany. O, to jest gołąbek o numerze 9461. Z 2012 roku. Samiczka roczna zrobiła w tym roku 9 konkursów. Taka ale... drobna jest chyba, nie? Tak, jest wychowana z gołębi od... kolegi Zdziszka Lademana. Tam ode mnie z północy, z oddziału Wejherowa. Tak jest. Bardzo fajnie nam się pokazała w kategorii gołębi rocznych. Będzie miała koeficjent w kategorii w okolicach 20. A od kolegi Lademana to było z tych gołębi Wójtowicza? Czy tak jest, z Wójtowicza. Tam jest... Maciek zna bardziej tego samczyka. To jest samczyk wychowany z gołębicy o numerze bodajże 533. Ona była albo drugim, albo trzecim rocznym Polski. Była połączona z gołębiem 666 i końcówka 2. Taki siwek, bardzo mocny też zawodnik, też czołówka Polski. I też był na pudle w Polsce jako rocznie. Tak, gołębie my znamy, bo tam u kolegi Zdzisława byliśmy nawet w tym roku na lotach. No niestety nie był to udany lot wtedy. Ale Zdzisiek poradził sobie, tak. Poradził, został mistrzem, dzwoniłem tak, ostatnio. Bardzo fajnie się... Mimo kierunku wschodniego. Tak, dokładnie. No i tutaj jeszcze o tym siwku, to jest taki nasz midas, bo czego się nie dotknie ten siwek od Zdziśka, no to daje kopa. Mamy teraz takie mutki z tego siwka i z naszej paszkowej, to jest tamta taka krasiata samica nasza. Pstra, tak. Ta pstra jest wykopana z Imredu, czyli z tego płowego Karola Paszek. Ona jest wychowana z syna płowego oraz córka brata. Pełnego brata. Tylko to jest fajna gołębica, bo ona ma jeszcze imred na tą jego słynną werkramerkę. Tam Karol opowiada o tej werkramerce. Werkramerka obustronnie jest też imbredzowana, bo również był z nią płowy i brat. Także fajnie, bo to jest imbred na i płowego, i tą samiczkę. To jest też samiczka, która nam bardzo dobrze daje w gołębniku rozpłodowym potomstwo. I właśnie Zdzichu był z Karolem i wyszły wspaniałe młode. Teraz nawet na lotach młodych siadały 3., 6., 8. Czołówka typowa gołębnika u nas. No i ten siwy, to jest, tam zobaczymy później, pokażemy tego siwka. No wspaniały gołąb, także chcę jeszcze raz podziękować Zdziszkowi za gołębie. Tam nabyliśmy dwa gołąbki wcześniej, po jego takiej samicy ciemnej w GMP co latała i właśnie po tym, po tej parze co mówiliśmy. Potem to kupiliśmy od Zdziszka, a to nie można mówić o kupnie, bo to tam pieniążki były naprawdę iluzoryczne, ile można tak powiedzieć o pieniążkach, bo Zdziszek bardzo koleżeńsko do nas podszedł. Nabyliśmy jeszcze 4 gołębie, które też również pokazują się w tym roku w rozpłodzie w Gorzowie. Ja też od siebie dodam, że to co mówi tutaj kolega Maciek, uczciwie powiem, że Zdzisław mi nic nie zapłacił, nie prosił mnie, żebym że takie informacje wyciągał, także nie ma tu żadnego wozeliniarstwa ani ustawiania. Nie ma. Zdzisiek jest bardzo porządny facet. Tak, kolegę Zdzisława spotkaliśmy ostatnio wspólnie z kolegą Szymańskim, Zygmuntem. Byli obecni na aukcji w klubu Kopernik, tam w Szembekowie. Dobrze, tutaj mówiliśmy o jednym, dwóch gołębiach, a teraz pokażmy jeszcze może jakieś inne, bo na razie pokazywali się tylko niebieskie, ale widzę na przykład, macie takie ciemne nakrapiane. A to pokażemy ciemne. Pokażcie tak. Takie ciemne. Jest to też fajny gołąbek. Jakbyś tak Maciek się odwrócił, może odwrotnie. O tak, to będzie łatwiej widać. Zobaczcie, to... jaki numer tego gołębia jest? Już mówię. 12236. Ale numer początkowy to jest chyba 417. Jest, tak, bo od to jest Dominika Polarskiego. Samica od Dominika Polarskiego. Jest to oryginalna siostra 5930. 5930 była jedną z najlepszych lotniczek Dominika. W tym roku niestety zginęła w szponach Jastrzębia. Jest to oryginalna siostra, nabyta, nabyta do krwi głównie. My nabyliśmy od Dominika syna oryginalnego 5930, to jest siostra oryginalna 5930. Naprawdę bardzo dobra gołębica w kategorii B, w kategorii C. Też potrafiła zrobić czołowe konkursy. A ona jest u nas w rozpłodzie typowo dla krwi. Będziemy z niej hodować gołąbki, także bardzo fajny gołąbek.
Tymczasem Arek już trzyma kolejnego gołębia. Tutaj też mamy ciemnego. Tak, też ciemny, to jest. O, tak może jeszcze powiedzmy. To jest też na obrączce 451-329. 329. To jest siostra naszej pierwszej takiej gołębicy, która zrobiła nam jakikolwiek wynik. Już jako jej siostra, jako gołąb roczny, wzięła udział w wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu, reprezentowała okręg Wałbrzych. Niestety ta gołębica na ostatnim locie w tym roku nam zginęła, robiąc u nas jeszcze 10 konkursów. Ostatni lot był bardzo ciężki, wymagający. Upalec dniowy. Niestety. Mieliśmy masakrę po prostu. Podeszliśmy sportowo, bo walczyliśmy z Bogdanem. Poszło 30 gołębi prawie na 30-29 na ten maraton. Najsłabszy lotnik, który poszedł na ten lot, miał 7 konkursów. Dostaliśmy ostro w dupę, no ale no. Ale tak. Została jej siostra. Widzę, Bogdan do się chyba po nocy wam śni. Nie, bo jest dużo też dużo takich mocnych u nas jest zawodników, bo każdy z tej piątki, szóstki zabiera sobie czołowe konkursy. No a Boguś zrobił po prostu w tym sezonie masakrę, fenomenalny wynik. Do piątego lotu kontrolowaliśmy Bogdana, ale potem nam się wyrwał, no i niestety przegraliśmy z Bogdanem, ale... To jest po sportowemu. Spróbujcie się go dojść później. Dokładnie. Także... To może pokażmy teraz tego właśnie, tego tą strą. Paszkową. To jest gołąb po numerze, w ogóle z 2010 roku, o numerze 30PL020-3033. I to oryginalna od Paszka, tak? Od Karola Paszek. Karola Paszek. Tak jak wcześniej powiedziałem, wychowana z syna Płowego razy córka pełnego brata Płowego. Bardzo Płowego fajna. Nie trzeba przedstawiać, tego gołąb jest bardzo znany. Można powiedzieć był, albo nie jest, tylko u kogoś innego już. Dokładnie. O, widzimy. To się wam potomstwo po tym połączeniu z Zdzisławem Lademanem gołębiem bardzo dobrze sprawuje potomstwo, tak? Bardzo fajnie. W każdym roku z tej samiczki coś udaje się wyhodować fajnego. Rozumiem. Tutaj kolega wszedł na wolierę. Zobaczmy, ja może wyjdę. Tak, jak pokażę jeszcze tak, jak ta woliera wygląda. Tutaj widzę, ona jest tak dość, ona ma takie otwarcie z przodu duże, że to chyba, żeby wam łatwo... Wylatują. Aha. Łatwiej. Zobaczmy. Tak to wygląda. One się teraz tutaj zgromadziły, bo my tutaj chodzimy, trochę je puszymy. Dobrze, kolega teraz złapał takiego szpaka, oto tak. Jeden z wyjątków na waszej hodowli. Tak. Szpak. Jaki to jest numer gołębia? Już pokazujemy. 2012 roku jest gołąb. Tak. PL087 5317 to jest chyba gołąb meckaniaka? To jest tatka pałki akurat. Przepraszam bardzo, najmocniej. Tak. Skrzydełko, bardzo mocna samica. Kolega pałka ma tych szpaków dużo. Nabyta właśnie na imbret typowy starej szpaki. Wmieszane są to w nią najlepsze gołębie rozpłodowe, bardzo szerokie plecy. W tym roku tak może te plecy, o, widzimy. Naprawdę masywna samica, ale lekka zarazem, czyli cecha dobrych lotników. Ta gołębica dała mi w Gorzowie dwa lotniki, które poradziły szpaki, sobie... Też szpaki? Też szpaki. Które poradziły ze stałym sezonem lotowym dość dobrze, tam porobiły, po jeden chyba ma 3, drugi 4 konkursy, także bardzo fajnie te szpaki pokazały się. Ostatni lot na młode mieliśmy bardzo ciężki, te szpaki właśnie się pokazały z tego lotu. Ja mam najdalszy pomiar gołębnika w Gorzowie Wielkopolskim praktycznie, jeden z najdalszych, tam chyba jeszcze jeden kolega ma dalszy, także miałem z ostatniego lotu prawie 360 km i lot był pod wiatr. Te szpaki doskonale sobie poradziły. No ale mama ma z czego lecieć, także potomstwo też miało z czego lecieć. Arek tymczasem już ma kolejnego gołębia, nakrapianego teraz. Pokażmy, tylko tak, numer jeszcze gołębia. To jest 2010 rok. Też gołąb po Dominika Palarskiego, czyli 0417. O właśnie, nie. Nie? Tutaj mamy od sąsiadów Dominika Palarskiego. A, wiem, Michalak Jaworski. Michalak to tak, jest... Bogdan Michalak. Z jedynki coś? Dokładnie, z jedynki. To jest wnuczka olimpijki jedynki. Z domieszką Wandajka. Tutaj jest Wandajka, czyli linia kanibala.
Czyli tak widzimy, koledzy nic nie ściemniali, żadnego praktycznie zagranicznego, tylko wszystko bazuje na wszystko. Potomstwie polskich najlepszych gołębi olimpijczyków, czołowych lotników, czołowych polskich hodowców. Też jeszcze taka anegdota z tym gołębiem jest związana, że nabyliśmy od Bogdana te gołębie, tam chyba dwa gołębie z linii olimpijki, tej jedynki. A tą dostaliśmy w gratisie. A tą dostaliśmy w prezencie, także bardzo fajnie ta samica nam się pokazuje. A jak to zazwyczaj bywa, prezenty? Znaczy potomstwo jej. Tak, bo ona nie lata. Potomstwo po niej fajnie się pokazuje. Ma ta samica w sobie dużo prądu, ponieważ kiedyś wymieniliśmy się z kolegą Kozerskim, to jest taki nasz znajomy, w oddziale koło. Miał młodego, taka też anegdota, dwa razy usiadł mu czołowo, chyba był szósty na 7500, dwunasty też na taką podobną, chyba 6500 gołębi i mówi: Maciek, przyjdzie mi z kolejnego lotu, daję go pod siatkę do rozpłodu. Do tej pory go nie widział, nie? Ale już miała takie przebłyski, ta samica daje gołębie szybkie, u nas na gołębniku w tym roku też są czołowe gołębie młode z tej samicy. Także fajna samiczka. Się sprawdza. Tak, na lotach gołębi młodych jej syn zrobił pierwszy konkurs w oddziale, między innymi. Z tego co słyszę, to wy jak nabywacie na te gołębie, to nie nabywacie także jakieś pakiety, że po 20-30 sztuk, a tylko widzę same takie perełki, powiedzmy, takie po kilka sztuk. Maciek obserwuje hodowlę, po prostu nigdy nie jedziemy, nie kupujemy w ciemno. Zawsze to jest w jakiś sposób tam wcześniej obserwowane i zaplanowane. Czyli po konkretnych, na przykład gołębiach sobie wybieracie, tak? Dokładnie. Zamawiacie wcześniej, bo to wybrać nie idzie. No nieraz mamy czuje, bo na przykład po 59-30, gdy zamawiałem, ja zadzwoniłem, też anegdota jest, bo zadzwoniłem do Dominika rok wcześniej i mówię: Dominik, chce młodego po 59-30. A on mówi: stary, nie mam, popatrz się, to jest zima. Ja mówię: ale ja chcę na następny rok. On był zdziwiony, że zapłaciłem, zamówiłem, czekałem rok, pytał się, co się stanie, jak umrze. Mówię: no trudno, no. Także dopiero ta 59-30 w następnym roku dała taki repertuar. Nieraz mam takiego nosa do tych gołębi, bo obserwujemy te gołąbki, co dzieje się u konkurencji, nabywamy. Dlatego ta linia 59-30 u nas została poszerzona. Jeszcze jest siostra tej oryginalnej, ciemnej, a ona teraz... Jeszcze karmi ostatnie mutki, które będą w hodowli. Taki mały imbredzik zrobiliśmy. Arek może tak przejść. O, tak to wygląda. Arek złapał kolejnego gołębia. Jeszcze chciałem pokazać gołąbka. Po numerze 1807, oryginał od łepuchów. Oryginał od łepuchów. Z 2012 roku, tak? Tak jest, jest to gołębica wychowana z gołębi od Karteusa. Z jednej i z drugiej strony. Są gołębie oryginał Karteus, linia Den As. Gołębie te bardzo fajnie też u nas po prostu siadają. Chodzi o to, że utwardzają te szybkie gołębie, dodają tym gołębiom charakteru. Także te gołąbki z linii Karteus też tutaj bardzo fajnie się spisują, się u nas pokazują. No to jest czołówka w ogóle u nas. Karteusy to jest czołówka gołębnika. One mają charakter, doskonale sprawdzają się przy lotach pod wiatr. Etna, której nie ma, to jest nasza największa strata tego sezonu, doskonale latała pod wiatr, dlatego ono, to była taka nagroda za nasze błędy, różne tam historie. Etna w pierwszym roku lotowania pojechała na wystawę ogólnopolską, także taki nagroda duża dla nas. Z kolei po siostrze Etny mam obecnie najlepsza lotniczka w Gorzowie, na moim gołębniku. Siadała czołowo, zgubiła jeden konkurs, byłaby wysoko w klasyfikacji lotników. Także te gołębie Karteus sprawdzają się. Kolega Kozerski też od nas, wymieniliśmy się Karteus, on tam dał nam po linii swojego Kluta, ma takiego gołębia Klut, też od łepuchów. My daliśmy mu Karteuskę. Też te Karteusy u kolegi Kozerskiego sprawdziły się. Także gdzie nie pójdą te Karteusy, one się sprawdzają, dlatego bazujemy na nich. Tutaj mamy teren trudny, masyw śnieżnika. No i gdyby te gołębie nie miały charakteru, no to skończyłoby się jak skończyło. Jeden trudny lot i zamknęlibyśmy hodowlę prawdopodobnie. Rozumiem. No a tak to jest. Tutaj także widzieliśmy gołębie, które nam koledzy pokazywali. Czy jeszcze jakieś gołębie chcecie? Jeszcze chciałem od Krzyśka gołębice złapać. To jest nowy nabytek, dlatego muszę się zastanowić, gdzie ona jest.
i kolega znalazł już tego gołębia, o którym wspominał. To jest gołąb z 2010 roku. To jest gołąb od Krzyśka Kusia o numerze PL0393-36-69. 69. Jest to prezent od Krzyśka Kusia. Jest to córka 772 olimpijczyka Krzyśka. Tak, widzimy. Skrzydełko się. Bardzo lekka jest. A z drugiej strony jest jeszcze słynna córka złotej pary Belewicza. Bardzo fajnie te gołębie Krzyśkowi się pokazują w hodowli. Pary Belewicza z tego Pitmana, co był po tej 726. Tak. I z Mandersami od Pruskiego? Czy, tak, czy tam jest taka gołębica 738 czy 728, o ile dobrze pamiętam. Ta Pitmana? Tak. 726. Tak, tak. Może i coś tak. Takiego. Ja dokładnie rodowodu nie pamiętam. 2006 roku. Nawet. Więc ogólnie no, ten 772 jest bardzo żywotnym gołąbkiem, daje bardzo fajne młode. Super samica, to jest najnowszy nabytek nasz. Tak. Dopiero przywieziono od Krzyśka. No, jeszcze jedną samiczkę chciałem pokazać. Tutaj Jarek mają w ręce. Ta taka drobniuteńka. Drobniuteńka. Maluteńka wręcz, nie? Tak, to jest samiczka od kolegi Artura Pawlika, wychowana z jego... Z ósmego lotnika Polski w kategorii G, gołębi rocznych. To jest linia Bombra, bo Artur Bombra od Jarosława Wożały i tak Częczków. Tak. To był złoty medal w kategorii A czy B w Liwie w 2003 roku. Dokładnie, Artur ma praktycznie cały gołębnik oparty na... na tym bombrze, nie? I to jest ta samiczka. Bombra znamy, bo raz tam kiedyś zdjęcie robiłem u niego, ale Jarek akurat tak się składa, że w zeszłym roku byliśmy u niego na locie gołębi młodych. On teraz tam lotuje w oddziale Kościerzyna w miejscowości Korne razem ze swoim kuzynem Rafałem. Pamiętam, byliśmy tam na locie. Też bardzo fajna samiczka. Numer tego gołębia też jaki ma, bo o każdym mówimy, to z 2012 roku gołąb 20... To jest 72-22-440. Może przejdziemy do samczyków, bo tu można jeszcze opowiadać trochę. Pójdziemy do samczyków, tak. Żebyśmy zawsze coś troszeczkę pokazali. Tutaj przeszliśmy teraz do gołębnika, gdzie koledzy Maciek i Jarek mają samce. To jest taki ten gołębnik, o którym oni troszkę nas okłamali, bo oni powiedzieli, że mają tylko jeden gołębnik, a się okazało, że mają tutaj jeszcze u mamy taki kawałek boks, taki jeden tylko z tymi samczykami, tak? Tak, ten boks właśnie planujemy przenieść na górę, ale na razie jest jak jest. Mhm. No i tutaj masz teraz tak w ręku tego gołębia z 2010 roku, widzę niebieski samczyk. No mówiliśmy o nim sporo. Tak, to jest ten od kogo? Od Lademana, z Dziśka. Lademana, pokażmy. 10586. To jest ten Midas, tak? Tak, jest nasz Midas. Czyli czego się dotknie, zamienia się w złoto. Tak, oby tak dalej mu szło w tej hodowli. Widzimy. Co tam dalej możemy pokazać, żeby też pokazać innych hodowców. To jest ten jedyny płowek, chyba, który tu macie w hodowli, co wspominałeś, tak? A to jest czerwony. Czerwony, przepraszam. No, to jest bardzo dobry gołębi Artura Pawlika, z bądki razy czerwony. Czerwony u kolegi Pawlika był 4 razy pierwszy. Taki gołąb, który siadłby tak na zachodzie, to no, byłby podstawą hodowlaną, u nas jest jak jest, no to jest tylko czerwony, który ma 4 razy pierwszy konkurs. No, ale 4 razy pierwszy konkurs, ten tak. Ma czy ten, nie, ten jego ojciec? To jest właśnie syn tego gołębia. No to... Mówiliśmy też o gołębiu Mulemansie, po którym są te lotniki. Też... Zobaczmy koledze, on ma taką ciekawostkę, taką białą plamkę na głowie. Tak, łatka taka. Łatką taką, tak. Jest to nasza łatka. Jak ma numer, jeszcze pokażmy. Już pokazujemy. 2009 roku gołąb. Dokładnie, 1234. I numerze 0370, czyli to będą bracia, przepraszam, Dorota, Krzysztof i Ireneusz Łepuch. Dokładnie. Bo tu koledzy mówią bracia Łepuch, bracia, to nie są bracia, to jest rodzina Łepuch. Dokładnie, to jest rodzina Łepuch. Z tym gołąbkiem jest też związana anegdota. Nabyłem na początku dwa gołąbki od rodziny Łepuch, potem domówiłem trzy. Krzysiek i Irek i Dorota wrzucili mi tak zwanego gratisa. To jest mój gratis. To jest ten gratis. Tak. Gratis był już na wypożyczeniu. Prawie żeśmy go oblatywali, bo wiadomo, że gratisy to gratisy, nie?
okazał się najlepszym gołębiem rozpłodowym naszego gołębnika. Wstyd się przyznać, co było wcześniej, nie? Że on był rok nawet na wypożyczeniu. To jest ta anegdota właśnie. Anegdota jest smutna, ale to jest tylko ku przestrodze, że nie doceniamy gołębi, których nie kupiliśmy za ciężki hajs. Tak u nas jest w Polsce. Jeżeli nie zapłacimy za gołębia, to niestety nie, potem... nie docenia go. Nie docenia go, a potem okazuje się, że to jest najlepszy rozpłodowy gołębnika. Pokażmy go jeszcze raz, tak w całej swojej okazałości. O, tak on wygląda. Bardzo fajny gołąbek. To był z jakich gołębi? To był ty Karteus, nie? To był gołąbek z linii Albrechta. Albrechtu. Ale tam jest dół całego Mulemansa. To jest linia Kadet i Beniamin. Stare gołębie, Krzyszka, Irka. Bardzo fajnie się sprawdzają. Tutaj przypomnę kolegom tylko, że takie też mieliśmy przygodę z tymi gołębiami, jak już anegdoty mówimy. Przygodę z tymi gołębiami tam w Malborku. U kolegi jednego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, Jacka Struzika, o. I tam on też miał właśnie gołębia łepuchów, którego nabył też od gościa innego, który tam miał tak przypadkowo i też właśnie bardzo, bardzo mu się on sprawdza. I widzimy kolejne potwierdzenie na to, że te gołębie jednak się sprawdzają nie tylko u kolegów, przepraszam, rodziny łepuch, ale też w innych hodowlach, które po prostu posiadają. No zobaczmy jeszcze raz na tego gołębia, pięknie tu wygląda, z tą białą łatką. Dokładnie. Co tu takiego jeszcze masz ciekawego? Ciekawe to jest na pewno dużo tutaj gołębi. Dokładnie. Chciałbym pokazać tak zwaną tą naszą śmietanę hodowlaną. Zaraz zobaczymy, czy to jest to, czy trafiłem. Tak, jest to gołąbek. Co, Maciek się odwrócił. O tak, do słońca bardziej. O tu. Jest o, to gołąbek. Z 2009 roku. Tak, 43, przepraszam. Jest to gołąbek nabyty od Violety i Marka Bartkowiak. To jest akurat moje strony teraz. Drezdenko, bardzo dobry hodowca, tandem. On teraz. A w jakim oddziale oni lotują? Drezdenko. Ale numer też, pokażmy jeszcze na obrączce numer, jaki to był? 743082. Dobrze. Bardzo fajne gołąbki nam daje. Jest to nasz femkacz. Jest to gołąbek. Femkacz, dlaczego? Bo z Femke jest? Bo jest z Femke. Z linii Femke? Tak, jest to zimbretyzowana góra gołębia Femke na gołębia Autowiniar. To był czwarty gołąb gołębnika. Autowiniar to jest ten, co wygrał, a samochód. Tak, na tak, lodzie. Tak. Autowiniar tak, po flamandzku to jest zwycięzca. Wygra samochodu. Tak. To był z Wersalalage czwarty czy drugi gołąb wtedy na tym gołębniku. I on ma górę w rodowodzie tego gołąbka. Jest to gołąb, którym linia w ogóle Femke sprawdza nam się fenomenalnie z linią Karteus. Ja nawet właśnie przed chwilą sobie teraz przypomniałem, wstawiałem dokładnie, poprawiałem tam ten, oglądałem gołębie Waldka Piszczały, który na internecie teraz wystawił swoje rozpłodowe i tam jeden z gołębi też jest z linii Femke. Jest, też widziałem, jest widziałem, obserwowałem, taka chyba siwa samiczka, tak, naciapanym okiem. No bardzo fajnie nam ta linia Femke sprawdza się z mieszanką Karteus. Ta mieszanka Karteus też ma, o tym o, też... Uderzył. A, nic mi się nie stało. Ta mieszanka Karteus ma w sobie też mieszankę krwi gołębi łepuch, bo tam jest 25% judyty. Także dlatego te Karteusy są jeszcze dodatkowo utwardzone, no i tak fajnie latają. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze pokazać z ciekawych gołębi. Ciemnego może jakiegoś takiego. Tam rozmawialiśmy o jednym, to było z spisa Heberechta gołębi. Pokażemy naszą perełkę. Myślę, że to będzie perełka. To młody gołąb z 2013 roku. Tak, tak? Dokładnie. 039 93 87 27, ale to chyba zachodni jakiś gołąb, co? Tak, jest to gołąb zachodni Krzysztofa Kusia. Ostatni nabytek. Jest niesamowicie zachodni. Krzysiek ma twardą rękę do gołębi. No od was jest na zachód trochę Wrocław. Tak, tak, na zachód. Także ostatni nabytek. Jest to imbret na jego olimpijczyka ciemnego. Z domieszką krwi Kipsa od Arka Wittnera gołębicy. Bo tam Krzysiek z Arkiem wymienili się tymi gołębiami. Z drugiej strony jest jeszcze domieszka krwi 772, także to jest taki mały podporek. Dobrze. Mały podporek. Taki, tak, dokładnie. Myślę, że to będzie samczyk, samczyk nawet, powiem ci. I fajne plecy, jak na takiego malucha. Jest mniejszy, bo ja miałem w ręce olimpijczyka ciemnego. Olimpijczyk ciemny jest potworem. To jest tak po koleżeńsku, czy cena była taka, że po prostu nie, musiałeś usiąść? Cena była 0 zł, także naprawdę rewelacja. I widzimy, jak koledzy utrzymują kontakty, po przyjacielsku można nabyć ładne.
ładne gołębie, także tutaj polecam. Jeszcze pokażemy taki też ciekawy gołąbek. Już kolega ma tego gołębia, o którym wspominał. To jest gołąb, widzimy, niebieski. O numerze jakim pokaż? Już pokażemy. 0360 09 80 250 0360, tak, i to jest gołąb od meckaniaków. Tak, Piotr Meckaniak, nabyliśmy gołębie od Piotka. Jest to gołąb, syn jego wybitnego lotnika. On miał takiego lotnika, mogę przekręcić, 33,59. Był to najlepszy gołąb w kategorii A w regionie, 3 razy pierwszy. Jest tu też dużo prądu w tym gołębiu. Znasz nowy nabytek w tamtym roku. Młode też się pokazują po tym gołąbku. Jest to połączenie właśnie tego lotnika, jego super z Miss Geniality. Też fajny gołąbek, który się u Piotka sprawdzał, taka samiczka. No, Piotrek niestety sprzedał gołębie. Teraz nie lotuje, ale... Nie, bo byłem osobiście u niego. Wprawdzie ciężko go zastać, zawsze tam Jarek go reprezentował, bo Piotr zawsze w pracy gdzieś był, ale te gołębie rzeczywiście sprzedawał. W swoim czasie lotowali tam z sukcesami, no ale tak to się układa niektórym hodowcom, że muszą się hodowli pozbyć. Dokładnie, ale no, ten samczyk jest też bardzo fajny. Tutaj jeszcze jednego od łebuchów gołębia chciałbym pokazać. Hodowla łebuch. Zasila was mocno, widzę. No, słuchajcie, choć tak odwrotnie może. O. To są pierwsze gołębie, które nabyliśmy. Także ten samczyk też pierwsze, chciałbym... Ale widzę z tego, co opowiadasz, bardzo udany zakup. Bardzo udany zakup, bo te gołębie się sprawdzają. No wiadomo, że no nie wszystko się sprawdza. Jak ktoś mówi, że wszystko się sprawdza, no to kłamie zwyczajnie, bo wiadomo, że jeżeli gołębie w 60-70% będą dawać dobre potomstwo, a tak jest właśnie z łepuchami w różnych konstelacjach, także te gołębie trzeba cenić. Jest to mały samczyk, imbred Wittenbuyck Vandenabele. Pokażmy numer jego. A już 0370 z 2008 roku 2188. 88, on ma u nas nazwę Barcelonka. Także bardzo dobrze ten gołąb to jest w ogóle dziadek tych naszych lotników, które pokazywaliśmy na górze. Tam są, Arek pokazywał te gnieździaki. To jest właśnie dziadek tych gnieździaków. W tym roku imbrydyzowaliśmy tego gołąbka. Był z wnuczką. No, gołąbek trafia do Gorzowa Wielkopolskiego i tam będzie testowany. Gorzów Wielkopolski to jest taki nasz mały Ajax Amsterdam. No tam pielęgnowane są gwiazdeczki, które albo pójdą do sprzedaży, albo zasilą nasz gołębnik na Dolnym Śląsku, tylko na to trzeba zapracować sobie. Tutaj robimy wynik sportowy typowy, tam jest zabawa w Gorzowie, no ale zabawa poparta jest ciężką pracą, tylko że ja mam taką żonę, że żona była kajakarką przez 15 lat. A, to sportowo. Sportowo podchodzi i ona wie, że trzeba gołąbkom dać dobrze zjeść. Tam takie wiosło też trzyma pewnie, że jak coś tego, to w łeb da. No właśnie, wiosło schowane. Schowane. No, jakoś tak. A co, Kanadyjką pływała? Pływała w kajakach, nie Kanadyjką. Popagajem łatwiej tak walnąć. Tak, tak, ale myślę, że jakbym zasłużył, to... To bym dostał, nie? Ale z drugiej strony mamy taki dosyć dobry układ małżeński. Wiosło jest schowane. Może będzie musiała później wyciągnąć. Na razie jest okej. Co jeszcze mógłbym pokazać? Jakiegoś jeszcze gołąbka pokażemy tutaj. I jednym z ostatnich gołębi, którego pokazujemy, jest też samczyk, tak? Tak. To jest gołąb o numerze 0440. Już na waszej obrączce 95. Kolega odczyta, 35-35 2012 roku. Jest to tak zwany oryginalna rasa podymacz. Podymacz? Tak, podymacz. Aha, bo wyżymacze są to podymacze. Tak, znaczy nie, no wyżymacze podobno są gorsze. Podymacze to jest nasza rasa gołębi, więc... Ciekawe. Jest to... Trzeba zawsze mieć też dystansu, to jest fajne. Tak, dokładnie. I ten gołąbek jest z naszego Femke, jest to zimbrezyzowany gołąbek, nasz wytwór. Femke był połączony ze swoją córką razy Karteuska. Jest to zimbrezyzowany gołąbek zarówno na gołębie Karteus, jak na gołębie Femke. W roku 2013 był w mojej hodowli, trafił do mnie jako późny młódek. No i dał najlepszą lotniczkę na gołębniku w Gorzowie. Ta lotniczka, pomimo fatalnej wentylacji, bo tam tylko było okno dachowe,
warunków spartańskich zrobiła naprawdę wyśmienite konkursy. Raz przestrzeliła z pierwszego lotu, potem siadała już czołowo. To były wyniki rzędu 40, chyba pierwsze miejsce na 2800 gołębi z kawałkiem, 30 miejsce na 2500 gołębi i 9 miejsce z najtrudniejszego lotu, gdzie tam był duży kilometraż i pod wiatr. To też było rzędu 2000 chyba 200 gołębi. No i ta lotniczka się sprawdziła, dlatego nasz podymacz trafił znowu do podymaczy na Dolny Śląsk i tutaj będzie, mam nadzieję, dawał dobre gołębie. Tak jak mówiliśmy, kolega tutaj lotuje teraz w oddziale w Gorzowie. Na razie tutaj zakończymy prezentację hodowli tej na Dolnym Śląsku u braci, u kuzynów Podyma, a kolegę tutaj w Gorzowie, Maćka, tam w tym oddziale Kostrzyn. Kostrzyn. Odwiedzimy. Pozdrawiam w ogóle jeszcze wszystkich hodowców w oddziale Kostrzyn. Powiedz, jaki numer ten oddział ma? Teraz mnie zaskoczyłeś. No właśnie. 084. Dobrze, także tam hodowców pozdrawiamy i no i przyjdziemy kiedyś kolegę odwiedzić, żeby też ten i oddział, i hodowlę kolegi jeszcze zaprezentować. Chciałbym zaprosić wszystkich hodowców na wystawę okręgową, która odbędzie się. Gospodarzem jesteśmy wystawy okręgowej jako oddział Bystrzyca Kłodzka. Zapraszamy. Na licytacji będzie czołówka gołębi hodowców Polski. Takie nazwiska jak Kuś, nie wiem, Bittner, Piszczała. Kiedy to będzie aukcja? 13-15 grudnia. Także zapraszamy na tą wystawę. Ona odbędzie się w Środzie Śląskiej. Gospodarzem w Środzie Śląskiej, w Bystrzycy Kłodzkiej, już za dużo tych miast. Właśnie. Tak jak przeprowadziłem się do Gorzowa. Do Kusia tam pójść. Chyba. I Warty. Tam tak, Warte myliłem z Odrą, no to tu jest podobnie, za dużo tych miast, ale. Czyli w Bystrzycy Kłodzkiej w grudniu. Na Stroniu Śląskim, a Bystrzyca Kłodzka będzie gospodarzem, także zapraszamy serdecznie hodowców, to będzie naprawdę dobra wystawa. My również też zapraszamy i dziękujemy koledze. Kolega Arek niestety musiał pojechać tam na awarię, bo pracę ma taką, że serwisuje pewne systemy, ale kolegę Maćka pożegnamy i poprosimy, żeby też przekazał pożegnanie dla kolegi Arka. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.